Witajcie moi drodzy w kolejnym filmiku. Honda odebrana, jak wiecie, zajechałem pod dom. No i robię sobie takie wstępne oględziny, co i jak zostało zrobione, dobrze czy niedobrze, zaglądam gdzie się da, choć nie są to na pewno jeszcze jakieś ostateczne moje oględziny, po prostu na razie chcę posprzątać to auto, bo wiadomo, że kurz widać tu i tu. Auto w końcu stało na salonie trochę, znaczy na hali napraw. Więc z zewnątrz to wygląda tak. Ocencie, czy widzicie. Wiadomo, że różnica między lakierem zderzaka a nadwoziem zawsze jakaś jest. Ale ten element, jak ja wam mówiłem, te boczki przychodzą gotowe z fabryki. Chociaż nie jestem przekonany, czy ten chyba tylko malowali, bo on był tu lekko draśnięty, a widzę, że jest na glanc. Więc wygląda na to, że ten element malowali, bo z tego co wiem, to nie było go kosztoryś, no bo on nie był generalnie uszkodzony. Natomiast ten jest nowy i był zamówiony, no i ten na pewno przyszedł w kolorze. I tak to wygląda. No niestety widać różnicę między nowym elementem tu, glancnówka, a tu troszeczkę wypłowiałym tej osłonie nad kola. No ale to też normalne. Okej, no i sama klapa, tak pomalowana, troszeczkę już skurzona. No powiem wam, że ładnie to jest zrobione. Nie widzę grama zacieku czy paprocha. Tu wszystko było przełożone stare, bo kamera nie była uszkodzona. A sama szyba oczywiście przeklejona, czyli stara, 2013 rok. Okej, to zaglądamy do środka. Pytałem jeszcze raz pana, czy na pewno zakonstruowali mi też tutaj profile wewnętrzne w klapie. Mówi, że tak, że aż się tu wszystko wylewało i że on to ładnie wyczyścił. Tymi produktami, co wskazałem, pan powiedział, czyli ja wskazałem Valvoline. No i oto środek. Czyli wanna nowa. Widać jakieś zacieki konserwacji, tłuste. Pan mi powiedział, że wszystkie elementy są fabryczne Hondy, oprócz tej maty bitumicznej. Mówi, że po prostu nie ma tego w ogóle w katalogu. Więc to jest kupione po prostu gdzieś na wolnym rynku. Śruba też została wymieniona, bo też się skrzywiła trochę. I też widzę oryginał. Okej, no to czas zaglądnąć pod spód.
ktoś pisał w komentarzu, że jak mi robili, to już mogłem zlecić założenie haka. Rzeczywiście może i mogłem, bo wygląda na to, że właśnie będę się, znaczy na pewno będę się przymierzał do zakupu haka, gdyż jak się wszystko uda i nie pozamykają nas we wakacje, to wybieramy się na Chorwację na rowery. Oto właśnie zakupiłem platformę na 3 rowery plus dokładkę na 4. Więc trzeba założyć hak. No i będzie pewnie też box, znaczy na pewno będzie. Więc CRV-ka będzie mocno obciążona w tym roku, jak się wszystko uda. Ok, czas zaglądnąć pod spód. Czyli ten halogenik, znaczy to nie jest halogenik, sami mówiliście, bo halogen jest z tej strony, tylko taka atrapa. Też widzę oryginał United Kingdom. Firma, co to jest, jakaś Kito? Bo ten stary, który nie był wymieniany, jest dokładnie też tej Kito jakiejś firmy i też United Kingdom. Sensor ten na pewno wymieniony, a ten to nie pamiętam, czy się uszkodził, ale chyba nie, chyba tylko ten jest wymieniony. No i mamy nową osłonę. Nowy tłumik. Nie widzę tu nic, jakiegoś logo. No i spód jest wysmarowany konserwacją. No i co wy na to? Napiszcie w komentarzu, jak się wam podoba robota Hondy Archer. Z Krakowa na ulicy Kapelanka. Jest tu logo Hondy na tej lampce. Wiązki też wymieniali, bo one chyba popękały. Także wiązki też mam wszystko nowe. Okej. To tyle z moich oględzin. Napiszcie w komentarzu, jakie wasze zdanie na temat tej roboty.